Cześć, witam Cię w nowym odcinku programu Strong. Mirosław Jurczak, Wschodnia Siła. Dzisiaj kolejne nietypowe zadania. Mamy tylko i wyłącznie kij i partnera i to jest wszystko, czego potrzebujemy. Zdarza się tak w naszym życiu, że koncentrujemy się na ćwiczeniach, na bardzo poprawnym ruchu, idealnym ruchu. Jednak życie jest zupełnie inne. Czasami musimy się schylić, gdzieś tam wziąć coś w nietypowy sposób. I dzisiejsze zadanie będzie miało rozruszać się niejako i przygotować do takich nietypowych zadań, jakim jest na przykład podniesienie czegoś w nietypowej pozycji. Zapraszam moją partnerkę. Najlepiej, żebyś oprócz kija miał teren, w którym wiesz, na jakim poziomie jakiej płaszczyźnie się poruszasz. Czyli my zaznaczyliśmy sobie 4 punkty, mamy teren, po którym Natalia będzie się poruszała. Moim zadaniem będzie stworzyć jej warunki, w których ona musi uciec od kija, nie dotykając go. Moim zadaniem nie jest dotknąć, bo mógłbym to zrobić bez problemu, ale jednak stworzyć jej warunki nietypowe. Czyli takie warunki, w których ona musi uciec od kija, a to nie jest takie proste. Poruszam kijem bardzo powoli, ale ważny element to jest to, by ten kij był cały czas blisko niej. Czyli jeżeli ona ominie kij, to już ten kij, jakbym miał magnes przyczepiony do niej, idzie cały czas w jej kierunku. Nie uciekam kijem daleko, bo wtedy ona nie musi nic robić. Więc cały czas, nawet jak ominie kij, to ja już zbliżam. I kreatywność tutaj jest mile widziana. Osoby znajdujące się w środku, ale też osoby, która trzyma kij. Czyli mogę wykonywać różne ruchy, wolniejsze, szybsze i w różnych płaszczyznach. Jak widzicie, nie jest to takie proste zadanie, na jakie wyglądałoby od samego początku. Moje wyzwanie dla Ciebie to jest 3 minuty takiej pracy. Znajdź partnera, wytłumacz mu zadanie i baw się dobrze. Jeżeli nie masz miejsca u siebie w domu, nie masz też partnera, zapraszam Cię do naszego klubu, do Wschodniej Siły, gdzie w taki właśnie oto sposób bardzo często bawimy się na zajęciach. Oczywiście zapraszam Cię również do następnych odcinków, w którym znowu pokażemy Ci nietypowe zadania.